O decyzji Platformy Obywatelskiej poinformował przebywający w Radomiu Andrzej Halicki, europoseł i przewodniczący mazowieckich struktur partii. Chcieliśmy rekomendować radomianom, ale także mieszkańcom wszystkich powiatów tego okręgu, panią Martę Michalską-Wilk, znakomitą, bardzo dynamiczną radną przewodniczącą naszego klubu. I pani Marta Michalska-Wilk będzie dzisiaj przedstawiona właśnie zarządowi krajowemu, aby być naszym tutaj kandydatem do Senatu w tym okręgu. To dość zaskakująca decyzja, bowiem kandydatką w wyborach do Senatu w okręgu numer 50 miała być Jolanta Hibner. Jedną z kandydatek do walki o Senat jest również pani Jolanta Hibner. Jest bardzo prawdopodobne, że będzie kandydatką, ale w innym okręgu. Tymczasem, jak mówi Marta Michalska-Wilk, od dziś zabiera się do ciężkiej wyborczej pracy. Ja dzisiaj zakładam wygodne buty i każdego z Państwa, każdego mieszkańca będę się starała osobiście przekonać do swojej kandydatury, do tego, abyście 13 października ten głos do Senatu oddali właśnie na Michalską-Wilk. Ostateczny kształt radomskiej listy Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmu ma być znany w poniedziałek. Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 13 października.